tam góra jeszcze znowu to chyba. Wszystko. Nara. No to jesteście w księdze Guinnessa. Jedyni, którzy pali. Nie, ja muszę mało wychodzić. Chciałem ci tylko pomóc. Ja wiem. Ja się trzymam. Jesteś pewny, że nie poda ci ręki? Fajny blok jest za tym kamieniem. Tam jest taki blok, który jest wyżej. Ja muszę najpierw stanąć. Ja muszę do domu, nie? To my ostatnio? Nie wiem, wiesz co, tutaj byłem wyłącznie. Tak? Ludzi będzie. No, tak. Brawo! Wiesz? No, to no. Dobra, to refuzję. Pięć. Moi kochani, wiem, że mam się śpiewol, proszę jeszcze na chwileczkę.
Wiem, że wam się śpieszy. Niektórzy jesteście naprawdę z daleka, trzeba jeszcze jechać. Moi kochani, no szczęśliwie dobiegł nasz jubileuszowy spływ do końca. Gdzieś tam padało, gdzieś był grad ze śniegiem, gdzieś były przymrozki. A my co? A nam świeciło słońce, trochę zachmurzenie, trochę zimny wiaterek. Nie kropiło, nie padało. Wybrotek. No ja na każdym spływie zawsze coś tam musi być. Jedni na własne życzenie, inni z braku doświadczenia, bo tak to czasami też trzeba powiedzieć. Ale nikt się nie utopił, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. I szczęśliwie dopłynęliśmy do końca. Jeszcze są niektórzy na wodzie, ale widocznie lubią długo płynąć. Proszę Państwa, no tradycją jest, że my nie prowadzimy jakiegoś wielkiego współzawodnictwa na tego typu imprezie, ale zawsze coś tam kogoś chcemy wyróżnić. Zacznijmy od tego, że ten rok jest ogłoszony rokiem turystyki rodzinnej przez PTTK. I tak się sympatycznie złożyło, że my na tym spływie mamy rodzinę trzypokoleniową. Proszę Państwa. Krótko mówiąc, rodzina Sienkiewiczów, piękne nazwisko zresztą. Rodzice, a więc dziadek i babcia, córki, wnuki, zięciowie i tak dalej. Także moi kochani, ja bardzo proszę tu dzieci czy seniora, no seniorkę z dziećmi najmłodszymi, a Jurka wiceprezesa prosimy o wręczenie tej zasłużonej rodzinie. Najmłodsi już bywają i brawo, brawo. Krzysia dużo zasłania. Teraz będzie babcia dalej Pepsi. Na razie Pepsi, potem coś innego może, jak dorośniecie. Tak, to bardzo naprawdę piękna sprawa, tak? Cała trzypokoleniowa rodzina, to tak nie zawsze się zdarza nas. Nie, nie, nie. To nie jest normalne, ale... Ale są wyjątki. Babcia, dzieci i wnuki. No, brawo, jeszcze raz brawo. Najdalej tym razem na nas wpływ przyjechali wodniacy aż z Bielska Białej. Silnik grupy ośmioosobowej. Poproszę przedstawiciela, kto tam przewodzi ekipy, Jurka wiceprezesa, o wręczenie pucharu. Brawo dla Bielska! Są zadowoleni, podobało się, mówi, wrócą tu. Na Gdynia, do Brzyce w przyszłym roku. Zapraszamy. Natomiast silną i zgraną też ekipą była ekipa marynarki naszej wojennej ze Świnoujścia. Brawo! Brawo! Dla szefowej ekipy też pucharek. Teraz wiesz, dlaczego mówiłaś tego. Dlatego chciałam czekać, żeby Jurek mógł mnie wycałował. Także gratuluję ci, gratuluję dla całej ekipy. Niech to na pamiątkę tego spływu będzie. Nie ma komendanta i on już pracuje, on już raz pojechał z kajaczkami, musi odnieść, no niestety, my jeszcze mamy obowiązki, ale w imieniu właśnie komendy, w imieniu osób funkcyjnych, naprawdę wszystkim dziękuję za dyscyplinę, sami też się przekonaliście, że my też staraliśmy się realizować co do minuty program, u nas nie ma godziny w tom, 15 minut w tom, z 9 do 9, 8.30 do 8.30, dzięki temu mogliśmy wszystko realizować tak, jak żeby sobie zaprogramowali, także za to dziękuję, za aktywne uczestnictwo, dziękuję. I mogę tylko powiedzieć, do zobaczenia za rok, nie wiem co, o tej samej porze, bądź na naszych innych imprezach, które są w kalendarzu imprez, a mamy jeszcze 6 spływów do realizacji jako oddział nasz pomorski w tym roku. Zakończymy to wszystko Różycą, Drawą, jest Gda jeszcze wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko na stronie, można poczytać, zapraszamy. Czyli do zobaczenia na kolejnych imprezach. Dziękuję bardzo.